Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dishonored, w którym rozpoczynamy ostatnią misję fabularną. Groźna Wręga spotka się z Megan Foster i Antonem Sokołowym, aby omówić plan powrotu do Dunwall. To oczywiście jeszcze nie jest pełna nazwa misji, bo to dopiero jak wypłyniemy ze statku, to się pojawi nazwa. No ale od czegoś trzeba zacząć, a mianowicie od filmiku, który nam co nieco opowie o tej misji. No, mniej więcej. Dorastałam, patrząc na ten poszarpany krajobraz, wyblakłe kolory i refleksy światła. To jakby Dunwall, ale jednak nie do końca. Czy to ja się zmieniłam? Czy po prostu wszystko wygląda inaczej, gdy korona spadnie z głowy? Bez względu na to, jak wielki plan teraz przedsięwzięłaś, Delilah, winszuję umiejętnego odebrania mi domu. Wiedziałaś, których z moich ludzi przekupić i odebrałaś mi najsilniejszego sojusznika, mego ojca. Ale mnie samej nie znałaś wystarczająco dobrze. Widziałaś tylko księżniczkę. Nie spodziewałaś się, że będę walczyć. Nie znałaś mnie, Delilah, lecz poznasz. Piszmy jeszcze co nieco w dzienniczku. To nie pokazałem wam chyba dzielnicy pyłu, czy tego wielkiego pałacu, więc... A nie, jednak było. Okej. Okay. Śmierć cesarzowej, pożegnanie. Ponownie jestem w żałobie. Duke Karnaki. Powrót do Dunwall. Dobra. Zobaczmy. Mamy pamiątkę z piątej misji, z czwartej chyba. To jest z szóstej. Z drugiej, z pierwszej. Poniekąd też z szóstej. To nie pamiętam skąd jest. To jest z trzeciej misji. Czy to jest z czwartej? Okej, no i dziś wiem, że te plakietki, tabliczki powinno też być tutaj widać, tylko już nie jestem pewny, gdzie konkretnie. Jak widać, to tutaj nie do końca pokażę. Czemu serce nie jest przypisane? Zobaczmy, dla odmiany mamy amuleciki. W takim czasie. Że ta kampania została przeprowadzona z naprawdę zaskakującą dozą wstrzemięźliwości. Ładny ten portret zrobił. Jak też udało ci się obalić tyrana wraz ze świtą. To zadziwiające, co osiągnęła Delilah. Zacząć od samego dna i ostatecznie zdobyć... No come on, czemu on to przerywa? Bo co, bo podejdę kawałek za blisko? Przynajmniej sprawę Duke'a mamy już za sobą. Nie zapominajmy o tej małej iskierce radości. Zabijaczony despota. Jeszcze audiograf. Z pewnością przemeblowano mi już mieszkanie na moście Colduina. Jestem ciekaw, czy to mieszkanie jeszcze w ogóle istnieje, wiesz? Kiedy to wszystko się już skończy, może odwiedzę Akademię Filozofii Naturalnej i przyprawię ich o apopleksję, o ile nadal stoi. I patrzcie, jakbym ten plan ominął teraz, nie? Jakbym teraz mi się nie przyjrzał. To jest ciekawe, bo ja już miałem plan. A dobra, nie czekaj, przy to był ten
Ja zdobyłem ostatni plan zwykła, to był ten plan taki mistrzowski. Dobra, zanim pogadamy z Sokołowem, to ja bym sobie poszukał wejścia tutaj. Ale prawie na pewno da się tam wejść tak po prostu z góry. Do tego wszystkiego doszło, gdybym dawno temu nie zabiła brata Duke'a. O! Mega chcę... Znaczy, to ciekawe. Znaczy, jak mówię... Ja już od poprzedniego odcinka jestem... Znaczy, poprzedniego, od poprzedniej misji. A od dwóch odcinków wstecz jestem... Od przedostatniego odcinka, o. Jestem pewny, że Megan Foster to tak naprawdę Billy Lark, bo za dużo mi tutaj opcji pasuje, żeby to nie była ona. Hej, tu jesteś. Chciałam zamienić. Złożyłam przysięgę, że nigdy tu nie wrócę. Już dwa razy ją dla ciebie złamałam. Nieźle. Okej, tutaj nie ma wejścia. Tutaj też nie. Ciekawe, co krąży po głowie Delilah. Raczej zdaje sobie sprawę ze zmian w Karnace. Dobra, z nią pogadamy za moment. Okej, to są... Tylko są te kościane amulety, więc mogę na spokojnie też z Sokołowem zagadać, ale najpierw... Ty właśnie, a propos, to jeszcze odpalmy sobie ten... Audiograf. Wciąż tkwię na pokładzie tego trzeszczącego złomu, który Megan nazywa łodzią. I pomyśleć, że ja, Anton Sokołow, projektowałem niegdyś okręty zdolne walczyć z gniewem oceanu i pomieścić na pokładzie siejące grozę lewiatany. Pełne majestatu okręty, szybkie i luksusowe, godne cesarzowej. Co się z nimi stało? Są zbyt ważne, żeby wozić takiego starca jak ja. Moje dzieła opuściły mnie, a może tak właśnie powinno być. Czyż nie byłem okrutny? Samolubny? Może powinno się o mnie zapomnieć? Wyrzucić? Może powinienem umrzeć? Niewykluczone, że tak się wkrótce stanie. Ruszajmy do Dunwall. Zobaczmy, co ze mnie zostało. Znasz historię Megan Foster. Ja pierdolę. Proszę, czyli tak, mam rację. Nawet tutaj było potwierdzenie. A tu? Nikt nigdy się nie dowie, co trzeba było zrobić, aby ocalić Emily Coldwyn od losu marionetki Delilah. Nikt oprócz odmieńca, który widzi wszystko, snuje swe mroczne myśli i przemawia jedynie do kilku przedstawicieli każdego pokolenia. Nauczyłem się, że nasze wybory zawsze na kogoś wpływają. Prędzej czy później, w sposób jakiego nie zawsze się spodziewamy, konsekwencje naszych czynów nas dościgną. Przybyłem do Dunwall z Sarkonos jako mały chłopiec. Zarabiałem jako płatny zabójca. Jeden z nielicznych, którzy usłyszeli głos odmieńca. Zamordowałem cesarzową, ale oszczędziłem jej córkę, która pewnego dnia zasiądzie na tronie. Taki był mój wybór. Jestem gotów na to, co mnie czeka. Proszę, nagranie samego Dauda. Dobra, najpierw pogadajmy z Sokołowym. Czyli wiesz już, gdzie szukać Delilah, ale jak sobie z nią poradzić? Mam nadzieję, że masz w zanadrzu jakiś pomysł. To może nie być proste. Może pozostanie mi tylko z nią walczyć, ale Delilah zasługuje na najgorszy los. Z wiekiem przestałem ufać takim słowom jak zasługuje. Jak już wspomniałem, znałem ją od dawna. Pokiereszowana, poraniona dusza, ale... Od zawsze spragniona władzy. Jej największym talentem było niewątpliwie kreowanie nowej, lepszej wizji świata. Gdyby tylko umiała to ukierunkować w mniej zdeprawowany sposób. Już za późno, żeby dręczyć się takimi żalami. Racja, zgadza się. W każdym razie,
Uważaj na siebie. Zdążyłem cię naprawdę polubić. Bywaj, Antonie. Okej, powiesz coś jeszcze? Megan czeka na ciebie na górnym pokładzie. Sprawiała wrażenie wycofanej. Nawet bardziej niż zwykle. Wycinek z gazety. Odmawiam wiary, że Karnańczycy nie mogą dać więcej. Serkonos ma teraz lepszego Duke'a. Nawet jeśli nikt o tym nie wie. Dokładnie. W porządku, cioteczko. Zobaczmy, co zrobiłaś z moim pałacem. Nie! Nareszcie w domu. Życie w Tower wydaje się być takie odległe. Zobaczmy, czy są tutaj miejscówki, które odwiedziliśmy jako Corvo. Dobra, może tak sobie cofnę, żeby lepiej tak sprawdzać. Mamy więzienie, w którym zaczęliśmy. Nie wróć, mamy Dunwall Tower, w którym zaczęliśmy, potem byliśmy, potem więzienie. Mamy Pub Hound Pits. Tutaj byliśmy jako Doubt. Dobra, trzecia misja to byli rewidenci, to jest tutaj. Potem do Golden Cat. Przy okazji zahaczyliśmy o destylarnię. Slaughterhouse Row to jest chyba zatopiona dzielnica, tutaj też byliśmy. Draper's World chyba też tu byliśmy. Tutaj nie, wieża zegarowa też nie. Przecież może byłem w wieży zegarowej. W posiadłości Boyle oczywiście byliśmy, na moście Colbina także. No i na wyspie Zimoskółki również. To jest to oczywiście finalna lokacja, w której możemy Emily uratować. Tylko uwaga, co się dowiedziałem a propos wysokiego i niskiego chaosu. Jeśli chaos jest niski, no to mamy zakończenie, które miałem ja, czyli Emily jest zamknięta i tak dalej. Ale jeśli jest wysoki, to nie dość jak będziemy wchodzili na tą wyspę, to będzie trwała praktycznie otwarta wojna, znaczy otwarta bitwa między tymi trzema zdrajcami, czyli tym, jak on tak się nazywał? W sensie ja chyba się nie przedstawiał, bo już nie pamiętam, ale między Lordem Pendletonem, tym rewidentem, Martinem chyba, co potem był nad rewidentem, no i naszym generałem, czy tam admirałem Havelockiem. Havelock oczywiście dalej się skitrał na samej górze, ale dwóch pozostałych walczy między sobą na dole. Jednego możemy zabić lub ogłuszyć, drugi w sumie zależy, czy go podejdziemy, czy będziemy chcieli walczyć tak obo. Jeśli będziemy chcieli, czyli wrócić pod niebie, jeśli go nie podejdziemy od tyłu, no to walka momentalnie się rozegra, albo facet sam sobie strzeli w pysk, tak więc różnie to bywa. Ale jeśli chodzi o Havelocka na górze, to przy wysokim chaosie on wyjdzie z Emily nad tą przepaść, którą odkryłem, jak tam chodziłem. I będzie wtedy, będą dwie opcje. Możemy albo zabić Havelocka, uratować Emily, albo możemy się poniekąd spóźnić z uratowaniem Emily i Havelock albo skoczy z nią i wtedy oboje zginą, albo możemy nie zdążyć dojść, kiedy będzie się lekko trzymała i wtedy ona spadnie. Jak zabijemy Havelocka, to mamy takie, powiedzmy, pośrednie zakończenie, bo jest takie, no dalej, powiedzmy, jest takie szczęśliwe, no bo Emily żyje, no ale jest syf, chaos i rozpierdol w całym królestwie, czy tam cesarstwie, ale jeśli Emily zginie, no to mamy wtedy taki totalnie najchujowszy ending z możliwych. Zobaczmy tutaj jeszcze. Te dwie notki. Nad czym Delilah pracuje? Delilah jest teraz sama, ale wciąż nieśmiertelna. No, ale na szczęście możemy temu zaradzić.
Zobaczmy. Gdyby 5 lat temu ktoś mi powiedział, że będę się cieszyć z życia z innymi ludźmi, to zaśmiałabym mu się prosto w twarz. Zobaczmy, co ma Megan do powiedzenia, zanim wyruszymy na faktyczną misję. Był taki czas, że mogłam przemierzać te dachy zza... Megan. Co? Wszyscy używają tego imienia, ale tak naprawdę nazywam się Billy Lurk. Wszyscy aż kipią od sekretów. Czemu sądzę, że zaraz rozwiniesz temat? Tak. Nie wierzę, że ci to mówię, ale zasługujesz naprawdę. Tak więc, 15 lat temu działałam w gangu najemników. Płacono nam za zabójstwa. Czasami winnych, a czasem nie. Szef wyciągnął mnie ze slumsu w Dunwall. Nie miałam nic, nawet nadziei. Ja... Ciężko mi o tym mówić. Cokolwiek to jest, po prostu powiedz. Dowódcą był zabójca Daud. Działaliśmy razem. Nasza ostatnia większa robota. Zapłacili nam za... Pomogłaś Daudowi zabić moją matkę. Tak. Nie wiem, co jeszcze dodać. Bardzo długo żyłam, pragnąc jakoś wymazać ten dzień z pamięci. Ale nie umiem. Nigdy nie zdołam ci wybaczyć tego, co zrobiłaś. Ale cierpienie potrafi zmieniać ludzi w potwory. Dziś jesteś inną kobietą, niż byłaś wtedy. Tak. Cierpieliśmy. Ale nie wszyscy robili to, co ja. Albo zmienili się w to, co Delilah. Wiem, że mi tego nie zapomnisz. Ja także nie zapomnę. Taką mam nadzieję. Bywaj, Billy. Zabieram łódkę i dalej wyruszam sama. Ooh. Trudno zaprzeczyć. Zmieniłam się, podróżując z tobą. Wiem, że chcesz jej stawić czoła samotnie. Powodzenia. Proszę, proszę. Łódź jest gotowa, by wyruszyć do doków Dunwall. Dzielnica jest teraz właściwie wymarła. Ciekawe, na ile faktycznie jest wymarła, a na ile roi się tam od chuja, kurwa, tych wiedźm. Bo jestem prawie pewny, że jakieś się tam jeszcze znajdą. Kurde, ciekawe, czy uda się z runy, te same znalezione runy w tej lokacji ulepszyć urzeczenie na full. Przekonamy się. Na razie. Gdyby widział mnie teraz stary Samuel. Jazda. Śmierć cesarzowej. Musisz stawić czoła cesarzowej Delilah Copperspoon. Cesarzowej. Tfu, kurwa. Nim odmieni ona mocą swojej woli cały świat, wkrocz do Dunwall Tower i znajdź sposób na ponowne połączenie duszy uzurpatorki z jej ciałem, by znów stała się śmiertelna. Tylko wtedy będziesz w stanie ją wyeliminować i odzyskać tron. Zabierz mnie do Dunwall Tower. Wrzuć z powrotem do klatki mego serca. O, tak zrobię. Delilah znów stanie się śmiertelniczką. Pozwoliłeś swej matce odejść w niebes. A wiesz, gdzie spoczywa moja? W dziecięcej trumience z podwiniętymi pod siebie chrudzonymi nogami, bo nie było mnie stać tego budowek. Za to mój ojciec leży w cesarskiej krycie. Łamiesz. Wciąż nie chcesz tego zaakceptować, dziewuszko. Twój ojciec urodził się nikim. Istnieje w sercu twojej matki. Mój ciało przemierza korytarze twojego sypiącego się pałacu, a spoczywa na tej liście. Jeśli Karnaka czegoś mnie nauczyła, to tego, że pochodzenie nikomu nie daje prawa do władzy. Pracujesz na nie, służąc potrzebującym cię ludziom. A teraz nadchodzę, by położyć kres twej tyranii, Delilah. No nieźle. Ulice prowadzące do Dunwall Tower zostały zabarykadowane. Sama wieża jest zniszczona. Musi istnieć jakiś sposób, aby dostać się do głównego wejścia. Zobaczmy. O! O, proszę! Dobra. Na samych ulicach mamy tylko 3 runy i 1 amulet.
Ciekawe, ile będzie w zamku. No chyba, że to jest wszystko, co jest na poziomie, ale trochę bym się tym... Szczerze bym się trochę zdziwił, gdyby to faktycznie było wszystko. Jezus, zaś psy. Tyle dobrego, że właśnie nie wykrywają mnie dzięki amuletowi. Trupa, nic poza tym. Kruku i żbiku, raz w czerwieni cały kruk. O cholera! Dziękuję. Jedno rzępole nie mniej. Jaj. No kurwa! O proszę, sklepik. Ciężkie czasy nastały dla Dunwall razem z nową cesarzową i jej towarzystwem. Tak, cesarzową. Wstępne nowe ulepszenie. Rzućmy zobaczmy okiem. Mam jakieś plany ulepszeń do twojego sprzętu. Co my tu mamy? Cichy bieg, cichy sprint. Ja mam pytanie, dlaczego ja to znajduję jako korwo praktycznie mniej więcej w 1/4 gry, czy w 1/3, a jako Emily w tej części znalazłem to prawie na pod koniec. Co jest tutaj? Król ciem, łatwiej ukryć się w dobrze oświetlonych miejscach, albo redukuje otrzymywane obrażenia, łatwiej się ukryć. No to umowa stoi. Nie? Ostrze. Heretycki pocałunek. Miasto miecz zadaje. Rozsypuje. Miecz zadaje większe obrażenia użytkownikom magii. Zadaje mechanicznym żołnierzom obrażenia mieczem. I tak to robię. Rozumiem, po prostu chodzi o większe obrażenia, tak? Miło z tobą robić interesy. Ale to. No i proszę. Mamy chyba wszystkie plany wykupione. Się wydaje przynajmniej. No chyba, że jeszcze jakieś mistrzowskie plany są zawsze otwarte. Tutaj do zgarnięcia. Mogę kupić bełty? Nie potrzebuję. Naboje wybuchające chętnie przygarnę. No ale mogę do fulla wziąć, czemu nie? Tutaj jedną sztukę. Kupię tego do full. Nie wiem, jak długo Dunwall się utrzyma. Dobra, akurat to sobie mogłem odpuścić. Klucz do zbrojowni. Młody syn sklepikarki zwędził klucz do opuszczonej zbrojowni Straży Miejskiej w pobliżu bramy do Dunwall Tower. Poproszę. No i runa. Wróć, jak będziesz czegoś potrzebować. Proszę bardzo, pewnie, że wrócę, żeby was ojebać do czysta. Zobaczmy, czy jest to jakieś wejście w ogóle. Górą albo dołem do tego sklepiku. Od tej strony. Dziękuję, klucza. Pytanie, gdzie go zdobyć? Wszystkie sklepy w dzielnicy zabili dechami. Nic lepszego raczej nie znajdziesz. Nice, dwie kości. Mi się podoba. Ponure wieści ze stolicy cesarstwa. Wierośnica. Tomasie, dwa dni temu widziałem, jak wszyscy ludzie kongregacji zebrali się na ulicy i ruszyli na Dunwall Tower. Nigdy nie widziałem ich tak wielu. Wszyscy jednym głosem recytowali zakazy. Uwierzyłem wtedy, że może da się jeszcze uratować to miasto. Jednak nie wrócili. Ktoś twierdził, że nie dotarli nawet do sali tronowej na szczycie Tower, gdzie cesarzowa siedzi i knuje. Wygląda na to, że większość zginęła tuż przy głównej bramie, Tomasie. W okolicy nie ma już rewidentów. Pakuję rzeczy i wyjeżdżam póki mogę. Dołącz do mnie jak najszybciej. Podpisano Hugh.
Okej. Okay. Ciekawe, czy brat, czy może kochany. Albo po prostu ukochany. To jest też bardziej adekwatne. Jeśli chodzi o... jak już chcę nazywać związek w jakiś inny sposób, no to chociaż mógłbym to robić chociaż poprawnie. Tęsknię za czasem. Co? Figo fago. Tam są runy, tam jest amulet. Czekaj, do czego dojdę szybciej. No, Emily, nie wkurwiaj mnie. Patrzcie, ale to jest praktycznie chyba zaraz przed wejściem do tego. Zaraz przed wejściem do... azylu. Wejdź na ten jebany dach. Dobra, po runy chce się oczywiście przetegować. Tam nie trafię, ale tutaj wejdę. Teraz sobie może to oznaczę, żeby po prostu to widzieć. Hop. No dobra, YOLO. Kiedyś, gdy chciało się umyć, wskakiwało się po prostu do wody. Teraz się nieco szczynami i trupkami. I mało zapłaciłem to ręce. Proszę, kapelusznik. Ciekawe, czy jest tu sam. Się aż zemieleje. Przydał mi się kubek czegoś chłodnego. Co? A ty gdzie? No cóż, mogłem się bardziej rozejrzeć. I wtedy bym z domino załatwił. Tu nie ma chyba nic ciekawego, nie? Nie. Ale tu... tu jest coś ciekawego. Amunicji, eliksiry, których właśnie mogłem nie kupować, bo teraz to wziął. Przekąsek, trzy sztabki srebra, których w praktyce nie potrzebuję. I dwie runy. Witaj w domu, wasza wysokość. Delilah cię oczekiwała. Źle sypiała przez ostatnich kilka tygodni. Wasz cząstka, którą masz przy sobie, poczęła do niej wołać, błagając o zjednoczenie. Ona pragnie tego samego, lecz zaryzykujesz życiem, by powstrzymać cię przed zwróceniem jej duszy na miejsce. Byłaś ostrożna w Karnace. Zobaczmy, jak to się sprawdzi w miejscu twych narodzin. Delilah ma twój tron i twojego ojca. Ale wiemy, że skrywa też tajemnicę. Okej, okay. Cztery runy. Wydłużony czas trwania, albo mogę urzec do trzech ludzi lub ogarów. Weźmy to najpierw. Ile mam kości? 16. 13. I te dwa amulety. Huragan. Ataki mieczem są nieco szybsze. Nie potrzebuję. Niepewna ręka. Częściej pudłują. Nie. Weźmy, czy mega mi to nie jest potrzebne. Tej. A wszystko założone. A dobra, bo mam tego. Bo ściągnąłem se przecież tego jednego. Ten spaczony amulet sobie ściągnąłem. Chyba, że zmieliłem coś, czego nie chciałem mielić. No a to jest coś ciekawego? Ten umysł Lewetana wbrew pozorom nie jest aż taki zły, no ale minus jest taki, że mało jest miejsc, gdzie mogę być faktycznie pod wodą.
ciekawego. O, weź może też szybkość spinania zwiększoną. To mnie też trochę kusi. Bo Brytany się tutaj cmentarne mogą na pewno pojawiać, no ale... Mam sporo bełtów, no to mogę się nimi na spokojnie, myślę, zająć. Okej, okay, a tak poza tym to... Niczego więcej raczej tutaj nie chcę. Dobra. Weźmy więc te... Tego akrobatę. Nie tu, tylko tu. To jest prawdopodobnie ostatni amulet, jaki tworzę w grze. YOLO. Łącznie 8 amuletów stworzyłem przez całą grę. Dobra, mogę to zamknąć w sumie. Czemu by nie? Teraz dalej. To jest... Wiedźma. Dobra, oznaczę amulecik. Tam się też będę udawał. O, damn! Ej, tak to szybko teraz działa! Serio, to jest niewidzialna ściana? No chyba se żarty stroicie. Dobra, na dachy chcę się dostać, bo wiadomo, jak chcę wejść do pałacu, no to najszybszą trasą jest... Najszybszą trasą jest przejście... Do tego naszego schronu. A do niego najszybciej dostaniemy się właśnie po dachach. Okej, okay, powinno się udać. Wejście do tower. No, o. Okay. Dobra, tu jest za stromo niestety, jak na złość. Ja, dobra. Czyli widzę, jest to odpowiednio przemyślane, że nie mógł sobie właśnie się za bardzo pobawić w taki sposób. Dobra, alternatywne przejście. Aczkolwiek mi chwilowo jest totalnie ono zbędne. W ogóle sprint jest nieco ciszy. Ten sprint jest bezgłośny. Przecież ja w ogóle dźwięku nie wydaję. Kurwa. Gdzie jest zapis? Dobra. Trochę będę miał biegu, no ale trudno. Jak mówiłem, póki co nie ma jeszcze żadnego wykrycia, więc... Postaram się, żeby chociaż ta misja faktycznie taką misją cichą pozostała. Okej. Mogłem się tego w sumie spodziewać. Więc trochę mnie dziwi, że tego nie przewidziałem. Dobra. Kurde, nie widziałem się tym zaczepie, więc... Było troszkę ryzykowne, ale... Płaciło się. Dobra, tu mamy... Dwa zwykłe brytany, nie te cmentarne. Okej, okay, my stamtąd przyszliśmy fabularnie, z tego co kojarzę. Pierwszy misji. Przejdźmy sobie więc tutaj.
No, Brytany reagują na to, co widzą i na zapach ewentualnie. Wyczuć mnie nie wyczują dzięki amuletowi. Więc muszę tylko uważać na ich wzrok. Tu? Nie o to mi chodziło. Ej, zajebista jest teraz ta prędkość wspinania się. Patrzcie, przecież momentalnie jestem, gdy się wspinam. Emily, do kurwy nędzy, złap się tych jebanych rur! Dziękuję. Ja się nigdy nie widziałam mężczyzny o jego biodrach, ale zapłaci za zmuszanie mnie do czegoś. Trzy razy. Tu się zawsze mylę. Stuknąć... Dobra, quick save, żeby zaś tego nie powtarzać. O, panowie nie mamy, proszę. Jak mogę za darmo, to wolę za darmo. Jeszcze raz na przypadek. Ja pierdolę, to jest tu. Wielka szkoda. To w ogóle? W teorii chyba tak, ale no... Kurde... Dobra, zobaczymy. Wejdę. Nie sądziłam, że aż tak się stęsknię za tym miejscem. To był galwani gdzieś obok, nie? O, tutaj właśnie. Kurwa, jak się zląkłem tego! Masz ten save jeszcze? Masz. A będzie otwarty czy zamknięty? Ponownie do otwarcia. Czy ponownie będzie ta sama kombinacja? 4, 5, 1? 4... 5... 1? Jap. Kolejny achievement. 24 dzień miesiąca Ziemi 52 roku. Podczas przewrotu zorganizowanego przeciw naszej kochanej cesarzowej Emilii, którą wspierałem od czasu panowania jej matki, zostałem ponownie ukradziony. Jakiś nikczemnik wykorzystał zamieszanie i włamał się do mojego nowego mieszkania. Poddaję się, to miasto jest przeklęte. Opuszczam je na zawsze. Sprzedałem wszystko i wyjeżdżę na Tywie. Jeśli wrócisz tu ponownie, Wajzo, życzę ci miłego pobytu. Nie ma już czego ukraść. Możesz owinąć się w dywany i zlizać kurz z mebli. Może to zaspokoi swoją obsesję na moim punkcie. Jezu, ale to o wiele, jest o wiele śmieszniejsze, kiedy się to bierze z punktu Korwo, a nie Emily, bo Emily de facto to zajumała tylko... Biorąc jeszcze tą sytuację pod uwagę, no to tylko dwa razy zajmowała coś galwaniemu, a Korwo to już by to zrobił trzeci raz. No nieźle. Dobra, może tak, olejmy może teraz zbieranie rzeczy nie, mało istotnych, czyli właśnie takie chodzenie za pierdami. Amuletów, znaczy no amulet jest jeden, jest ten... Tutaj, tylko to jest amulet gdzieś wyżej położony. Tutaj nie wejdę. Czyli musiałbym się wręcz chyba cofnąć kawałek. No chyba, że to jest przejście, ale jakby w naszej części lokacji. Zobaczmy. Weź ten manual. No, przechodzimy i co? Tutaj? Czarny? Nie, to jest dalsza część loka. Jak chyba se żarty stroisz. Szybki zapis. Autozapis.
Kurwa mać, no ja pierdolę, czemu? Co też pytanie, czemu sam nie zrobiłem tego save'a, no ale dobra. Powtórzę po prostu na szybko te akcje z Galvanim i tyle. Ej, to było naprawdę fajnie spoko. Znajdziemy się przypadkowo na rzecz, na którą nie powinienem się znaleźć. No. O kurde! Patrzcie, kolejny mistrzowski plan! I patrzcie, dobrze, że tutaj przyszedł po raz drugi. Bo mi to kuźwa ominął. Żywicy. O mnie. Cztery. Nie, serio, czemu nie ma opcji, żeby to kręcić w drugą stronę? Jest tylko w jedną stronę mogę obracać te pokrętła. Tutaj to będzie tyle. Dobra, zrobię sobie kolejnego quick save'a. Oznaczmy amulet. No i spróbuj, mogę teraz zdobyć. No kurwa, serio! Nie mogłaś wskoczyć, musiałaś się zaciąć. Chuje o co tak naprawdę? Zauważył, za jej kurwa biście. Jak? Czemu ja o tym pomyślałem dopiero za chyba czwartym wykryciem przez tego Brytana, a nie od razu? Seriously, Emily? Seriously? Zaje kurwa biście. Jak nie jeden, to kurwa drugi. Wielka szkoda. Okej, okay, z tego nie odzyskam strzałki niestety. Trudno. Nie zostałem wykryty. To mi się najbardziej podoba. Moje wyznaczone. No i pytanie za 100 punktów. Jak go zdobyć? Seriously, widziana ściana? Nie, na szczęście. Rozejrzyjmy się po okolicy. Jeszcze! Aha, tu jestem w punkcie kurwa wyjścia. Z tego wychodzi. Thank you.
To znacz, przejdę. Się zbiera na wymiot. Quick save i zapis proszę też manualny. Wasza wysokość, ty żyjesz! Już chyba prawie 2 miesiące minęły, prawda? Byłam w Karnace, by dotrzeć do korzeni tego wszystkiego, całej sytuacji z Delilą i Duke'em Serkonos. I jak udało ci się? Okrutnie się tu namieszało. Wiem już, jak pokonać Delilę. Mam zamiar odzyskać tron i znaleźć sposób, by pomóc mojemu ojcu. Dawno nie słyszałem tak radosnych wieści. Masz moje wsparcie. Czegoś ci trzeba, to mów. Gdy będzie bezpiecznie, napisz czytelnikom, co się stało. A jeśli wyjdę z tego zwycięsko, zapraszam do Dunwall Tower na wywiad. I proszę, opłaciło się typa uratować. Tylko niestety przez to, że nie poczekałem, czy że przerwałem dialog między nim a tym strażnikiem w pierwszej misji, no to się niestety nie zaliczył achievement, który zauważyłem w tym. Zauważyłem potem w, na liście. Cesarzowa i cesarskie obrońcy niewinni padli ofiarą chytrych spiskowców. Bardzo ładnie. Takie tytuły mi się podobają. Dla odmiany mówiące prawdę. Trochę ekranu. Też. Istotny obraz. Też mówię, no już mam totalnie gdzieś te obrazy. Znaczy, dobra, z jednej strony mam je gdzieś, no ale z drugiej chętnie bym sobie przygarnął pozostałe. A jeszcze dalej. Zobaczmy, co jest tutaj niżej. Czy wróć? Nie tyle co, tylko gdzie wyjdę. Na razie pusto. No i tam, jestem z tej strony. Niestety do amuletu nadal prowadzi mnie inna ścieżka. Nie no... No poważnie, jak tam kurna wejść? Tutaj już się cofam praktycznie do początków, no ale... Zajęło tego. Jakby co nie podążę, że ja się tutaj cofnę, skoro ja nie jestem w stanie nic tutaj zrobić. Okej, dobra, wejdę se na dach, no i super, ale tu nie przejdę. Tu przejdę. No ale tu dalej nie przejdę. Bo to ewidentnie prowadzi mnie do miejsca, gdzie jest ten skrót. No przecież my stamtąd zeskakiwaliśmy i szliśmy właśnie tutaj. I potem tam do portu do Wręgi. Po tych dachach szliśmy, to pamiętam. Wtedy bez mocy jeszcze oczywiście. Tutaj oczywiście jest... za stron może by iść. Czy tutaj tu się da wejść? Nie, no blokuje mnie niewidzialna kurwa ściana. No ja kurwa pierdolę. Sorry, ale to jest dla mnie jakiś kurwa żart. Mogę z tego zeskoczyć bez szwanku, ale nie mogę tego kurwa przeeksplorować, bo blokuje mnie kurwa niewidzialna ściana. Tędy.
powiedzmy, że jest trochę lepiej. Dawaj, żeby się wspiąć. Na pewno, żeby się wspiąć. Dziękuję. Mamy to. Tym akcentem będę mógł zakończyć odcinek. Chciałem zanim przejdę dalej, chciałem właśnie mieć pewność, że zdobędę ten amulet. Zablokujcie tajne przejście. Chcę, by tajne wyjście z Tauri, którego używała dawna cesarzowa, zostało zablokowane na wypadek, gdyby ktoś jeszcze o nim wiedział. Jeśli będzie trzeba, pracujcie całą noc. Okej, ale w jakim se... Delilah. No tak. Nie mogło być za łatwo, co nie? Ale na szczęście amulet jest gdzieś tutaj. Okej, na piętrze. Na piętrze. Ciężko nazwać piętrem, bo to jest trochę wyżej. Bliźniacza pijawka nazywa się ten amulet. Odzyskujesz zdrowie w czasie aktywności mrocznego bliźnięcia. Złe, ale no mi średnio potrzebne. Ale też jest to fajny wydatek na manę. Okej, czyli tutaj jest zablokowany, tędy nie przejdę, czyli muszę jednak przejść tym tutaj dołem. Na właśnie tam tę ulicę. No ale teraz mogę przejść bez skrępowania, ponieważ już zdobyłem! Uff, to się źle skończyło. Czy serio miałem tutaj takie proste wyjście? Teraz mogę właśnie kontynuować. Mogę przejść bez skrępowania, bo już wszystkie takie ważniejsze rzeczy mam znalezione. Więc przechodzimy. No jak wspomniałem, tym akcentem zakończymy odcinek. Jeszcze więcej trupów. Dwa amulety kolejne. Runa zaraz obok. Na razie to tyle. Na pewno w samym pałacu będzie dużo do znalezienia. Dobra, nie, znowu. Bo znowu popełnię ten sam cholerny błąd. Dam się grze wciągnąć i kurde spędzę znowu przy niej 3 godziny na jednym materiale. Nie. Już wystarczy, że zrobiłem to ze Stiltonem i z Luką Abeli. Musiałem jak z Stiltona jeszcze byłem w stanie tak fajnie podzielić na jakieś 3 materiały, tak z tej misji z Duke'em musiałem tyle rzeczy wyciąć, że to jest masakryczne. Ja serio miałem tam tyle powtórek i tyle durnych akcji, że połowę zawartości, jaka tam była, po prostu wyciąłem w pizdu, bo to były po prostu nieistotne i mega nudne pierdoły, które ja powtarzałem tak po prostu dla siebie, żeby próbować zrobić to na stealthie. Nic więcej, nic mniej. No i dobra. Jak mówiłem, kończymy. W kolejnym materiale być może udamy się po te runę. Tak więc do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!